Jesteśmy tuż po rozdaniu orłów. Statuetka w pani rękach. O, mdlewa. Rzeczywiście ciężka. Ciężka, proszę potrzymać. Rzeczywiście, no, naprawdę. Tak długo się z tym przez tyle wywiadów musi wystać. No dobra, dobra. Jakie... Nie narzekam. Mogę pomóc w razie co, oczywiście. No. Jakie emocje pani towarzyszą po odebraniu tego orła? Że jest moja. No, że jest moja. No, jestem szczęśliwa, jestem dumna, jestem... Czuję zadowolenie z tego momentu, że jestem wdzięczna ludziom, którzy dali mi taką szansę, taką możliwość. Jestem też wdzięczna sobie, zadowolona z siebie też, co mi się nie tak często zdarza. No, czuję to po prostu jako swoje święto. Ostatnia rodzina zrobiła bardzo dużą furorę, jeśli chodzi o polskie kino. I też się mówi często, że dla aktora ta rola, taka jedyna w życiu na przykład, właśnie, że często czeka się na nią bardzo, bardzo długo. Czy pani też ma takie wrażenie, że właśnie ta rola to była taka wyczekana dla pani? Nie, wie pan co, ja nie czekałam na tę rolę, ale nie czekałam na żadną rolę w filmie. Ja dużo pracowałam bardzo w teatrze, intensywnie, grając u naprawdę wybitnych reżyserów, najlepszych reżyserów teatralnych w kraju. I ja miałam poczucie, że się rozwijam, a równocześnie po prostu cały czas swój organizm aktorski ćwiczyłam, bo dużo grałam w teatrze co wieczór. No, grałam też w telewizji i grałam w telewizji. W kinie nie za wiele zdziałałam, nie dostawałam ról. Ale też nie myślałam o tym, ja w ogóle chyba nie myślę w takich kategoriach, nie wiem, w kategoriach braku, o tak bym powiedziała, nie myślę, raczej po prostu cieszę się z tego, co się wydarza, więc ja na pewno nie byłam aktorką, która czekała na tę rolę, no ale jestem aktorką, która się tej roli doczekała, więc gdyby, nie wiem... Młodym aktorkom, gdybym mogła coś powiedzieć, coś radzić, to po prostu to jest bardzo trudne, ale żeby się nie frustrować i nigdy nie poddawać i myśleć o tym tylko w kategoriach po prostu rozwoju, bo ja tutaj grając tę rolę w ostatniej rodzinie tak naprawdę też myślałam o tym, że ja zrobię sobie taką delikatną wprawkę aktorską, naprawdę. Podczas dzisiejszej gali dużo się mówiło o solidarności kobiet, też pani plakietka na sukni o tym świadczy. Czy rzeczywiście pani stoi murem za kobietami, za tym, co się dzieje teraz, jeśli chodzi właśnie o prawa kobiet? Wie pan, ja po prostu tego momentu, którego mam nadzieję, może nie dożyjemy, jestem w tej szczęśliwej, ale też i nieszczęśliwej, bo mam córkę. 20-letnią sytuacji, w której jakby no sprawy prokreacji mam za sobą. Natomiast po prostu jeżeli taka ustawa zaistnieje, to ja po prostu będę się wstydzić być kobietą w tym kraju. Będę się wstydzić być człowiekiem w tym kraju. I bardzo bym tego nie chciała i bardzo... Współczuję i myślę, że no jedyne, co ja mogę robić, to właśnie wyrażać swoją opinię na ten temat i solidaryzować się w każdym miejscu, także w tym z kobietami, które mają prawa decydować nie tylko o swoim ciele, ale o swoim życiu, o życiu, życiach, które mogą dać. Do czego są stworzone, bo ja, wie pan, mam przede wszystkim, moja pierwsza tożsamość to jest tożsamość matki. Tak, dopiero potem kobiety, dopiero potem długo, długo nic i aktorki i różne inne tożsamości, ale najpierw matki. I wiem, co to jest za szczęście móc zdecydować tak świadomie, w pełni, dojrzale, bez żadnego przymusu, tak jak ja zdecydowałam i to się po prostu, ta miłość, ten opłaca to, że się można kontynuować w kimś,
lepszym, młodszym od siebie i po prostu, no i myśleć, że nie tylko dzięki filmom, ale dzięki moim dzieciom też nie cała umrę. Dzisiaj mówimy przede wszystkim o Ostatniej rodzinie. Ten film ogromną popularność zyskał, ale myślę, że większość też pani sympatyków kojarzy pani między innymi z roli na Wspólnej w serialu. Czy pani to tak odbiera właśnie, nie wiem, czy dla aktora serial jest jakiś taki, nie wiem, jak to ująć, że właśnie film jest ważniejszy od serialu, czy ta rola właśnie na Wspólnej też jest przez panią lubiana bardzo? Ja bardzo lubię tę rolę. Ja w ogóle, wie pan co, nie mam w ogóle czegoś takiego podziału we mnie, że coś jest lepsze, coś jest gorsze, albo jak gdzieś mogę odpuścić, jak gdzieś mogę, powinnam się bardziej skoncentrować. To jest po prostu inny gatunek, ale ja tak czy siak zawsze jestem, staram się robić swoją robotę dobrze. To znaczy w tym gatunku ja opowiadam historię takiej osoby, a że jak dostałam propozycję w serialu na Wspólnej, to wiedziałam, że to po prostu będzie wiele lat się działo i miałam trochę wpływ na postać, jaką będę grać, Honoratę Leśniewską, to pomyślałam sobie, ponieważ byłam w takim etapie i nadal lubię bardzo dawać radość ludziom, że zaproponuję taką osobę właśnie trochę. Jak jeden z internautów, po tym jak ja weszłam, zaczęłam grać w tym serialu, napisał, ta aktorka jest jakaś odjechana i trzepnięta, z silnym akcentem i wrażeniem, że sama taka jest. I to był jeden z większych komplementów, wie pan, jaki dostałam jako aktorka. Po prostu, żeby, bo akurat właśnie taka nie jestem zupełnie, taka jestem raczej, co mnie z nią łączy, to płeć z Honoratą Leśniewską. Zresztą z Zosią Beksińską też łączy mnie płeć. Niewiele więcej, bo naprawdę całkiem inna, dosyć ze mnie zamaszysta laska jest, nie jestem Zosią Beksińską, ale nie, ja w ogóle tak nie, wie pan, poza tym rynek filmowy jest taki u nas nieduży, że żeby być aktywnym, żeby móc grać, to aktorzy, wielu wybitnych aktorów przyjmuje i gra role w serialach. Ja jestem w Teatrze u Grzegorza Jarzyny, gdzie jeszcze jakiś czas temu była taka niepisana wręcz umowa, że w serialach nie gramy, ale to się zmieniło.